Moi drodzy, witajcie serdecznie. Ja jestem Lucik, a przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Little Nightmares i kontynuujemy nasze ostatnie przygody, gdzie dosyć często się wywracałem w tej grze. Niestety, ale mam problem z przyzwyczajeniem się do sterowania. W dalszym ciągu transmituję ten odcinek na Twitchu. Na żywo to nagrywam, więc generalnie to jeszcze te schody chętnie zobaczę. Więc generalnie, co ja wam mogę powiedzieć, to to, że daleko musimy aż iść. Że jeśli nie lubicie oglądać odcinków na YouTubie, a wolicie raczej na żywo przeżywać przygody, to was serdecznie zapraszam. Link macie w opisie. Do Twitcha, do Discorda również, żeby podyskutować o grach i nie tylko. Więc zapraszam serdecznie. Dobra, ja tymczasem, moi mili... Tutaj jeszcze mieliśmy pokój, widzę. Kurde, mogłem tam najpierw zajrzeć na dół, ale już przepadło. Okej, już widzę, co mogę tutaj zrobić. No, powiem wam, że odzwyczaiłem się od takich tego typu gierek. O ile w platformówki zdarzało mi się dosyć często grać. Tak jednak, no. Coś tam było słychać. Aha, więc trzeba zrobić. Dobra, już widzę. Patrzcie, jaka dziwna szafka w ogóle. I my się pod niej teraz będziemy wspinać. Au. Ale mamy klucz. Nie o to mi chodziło, ale dobra. No tak, jesteśmy maluczką postacią, więc nie możemy za bardzo tutaj otworzyć. I też pytanie, gdzie ja mam z tym kluczem iść? Ja pierdziele, kurde, teraz zwróciłem uwagę, że tam jest faktycznie tapeta wydarta. Są tu te ślady normalnie. Okej. Okay. A jest klucz! Nie, nie opuszczaj go. Nie opuszczaj go. Czemu mam tą myszkę widoczną? No. I teraz tak. Yeah. Ha! Zamknięte. Teraz pytanie, czy ja mam tym rzucić w to? Będzie hałas, wiecie o tym. To nie jest tak tragicznie, jak myślałem, że będzie. Chociaż trzeba przyznać, że... Czy mogę potem wspinać w ogóle, ale jaja. Nie wiedziałem. To mogę wejść i się skulić teraz. Okej. Można i tak. Po tych deskach mogę wejść, o dziwo. A patrzcie, tutaj jest jeszcze coś. Tam był guzik kolejny do wciśnięcia. Może za ciężkie są te rzeczy, nie wiem. Ale no ja muszę jakoś tam... Patrz, moja postać automatycznie się na to patrzy. A, dobra, muszę przetrzymać ten rzut.
Dobra. W takim guście to jest. W ogóle, a widać twarzyczkę. Teraz widać twarzyczkę naszej postaci. Delikatnie, ale było widać, ok. W pewnym momencie, ok. Oj, oj. Znowu głód. Fajny detal, że mi zgasiło świeczkę. Problem jest taki, że jestem cholernie głodny. To ja szczurę będę wcinać, mam nadzieję, że nie. Co to za nucenie dzieci? Przerażające. Przerażające. To jest pułapka na szczury, prawda? Nie mogę stąd wyjść. Przeraża mnie to. No właśnie. Jak już zobaczyłem rękę, to wiedziałem. O nie. Co ty robisz z tymi dziećmi? Ale on tak poluje na sieroty dosłownie, nie? Jak na szczury. Powiedziałem, że to jest pułapka na szczury, ale nie, te klatki są od początku były na nas. Wspinamy się, nie poddajemy się, moi drodzy. Nie mam pojęcia, co mi to dało właśnie, ale to lampę jakbym wskoczył, chwycił się, to bym się nie oparzył może? Nie. Ała. To zabolało moją postać. Tylko właśnie. Aha, wiem co ja tu muszę, ale to będzie okrutne. No widzę, że gościu w środku ma wyrąbane. Okej, zwisanie się jest w tej grze, dobrze wiedzieć. Udało mi się. Dotarłem na drugą stronę, dotarłem, gro, nie wiem o co ci chodzi. O nie, cały etap muszę powtarzać. A speedrun takich gierek w sumie jest najprostszy do zrobienia. Bo wystarczy po prostu znać grę. W sensie... No shit, Sherlock, ale w sensie chodzi mi o to, że wiecie. Nie ma tutaj tak dużo elementów do nauczenia się. Znaczy jak na speedrun pewnie się znajdzie, ale... Aha, patrzcie, ja muszę faktycznie się... Aha... Czekajcie, nie w tą stronę. Ja muszę być odwrócony w tamtą stronę, żeby... Oj, wiecie o co chodzi. I teraz tak. I a, żeby skoczyć, nawet podpowiadam, gra tutaj już, ale nie. Już się domyśliłem. Udało się. Teraz pytanie, co dalej?
Kurde, patrzcie na to. Wspinamy się najwyżej jak da. Słyszę po prawej stronie kroki. Słyszę po prawej stronie kroki. Zostaw mnie. O nie, to bicie serca mojej postaci. On po węchu, widzę, mnie szuka. Okej. Oh fuck! Co on planował ze mną zrobić? Chociaż chyba nie chcę wiedzieć. On już mnie zaczął wąchać wcześniej. To co on w ogóle tam robi? Zostaw mnie. Zostaw mnie. W ogóle moja gałka się teraz zacięła. O. Idzie w lewą stronę. Nie ma martwego punktu. Co tu muszę zrobić, żeby było dobrze? Muszę odczekać chyba. Patrzcie, po płótnie musimy się poruszać, to wtedy nie będzie skrzypało. Nara. O kurwa. Się wspiąć nie mogę. To chyba dobrze nawet. Okej, bierzemy tą korbkę chyba. Pierdziele. Co on jeszcze z tymi łapami będziemy chwytać, czy co? Pierdziele, buty pogubiły dzieci, biedne. O ja pierdziele, co tu się dzieje, ludzie? Ile tu butów jest? O. Co za tupek?
Nie mam pojęcia, co tu robić. Mam tak przeje... Gdzie ja kurde jestem? Ja idę przed siebie, pierdzielę! Biegniemy, 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 bo mnie głód zaraz chwyci. Obrzydliwy potwór. Za nimi poszedł, widzicie? Zresztą znajdujemy się w tej samej windzie, co wcześniej byliśmy. Okej, to kurde, musimy balansować między tym potworem a... Aż się go. Cicho, cichutko. Ciekawa podłoga, czy to taka wentylacja jest zrobiona. Pierdziele, co tam jest na górze zresztą. Ja się chyba nie mogę przejść za bardzo. W ogóle możemy się tutaj też twarzyczce postaci przyjrzeć. Nie za bardzo, ale... Ciężko tutaj, kurde, bo to ma, ten ma ten swój kapturek, nie? Ciężko, ciężko, ciężko mi tak nacelować, żeby było dobrze widać. Ale widać, że to jest dziecko, nie wiem, czy dziewczynka nawet. Six. Co ją zresztą zrobić w tym miejscu? Tu jest drabinka. Przerąbane. Na węch on nas widzi. Nas na węch tutaj będzie. Testować. Oczywiście, że tak. Zostaw mnie. Nie lubię. Nie lubię. Się tam wspiął chyba. Kurde, zejdziemy na te deski. Uf.
Zostaw mnie, dupku. Jak ja tu mam wskoczyć, żeby było dobrze? Tędy chyba. Jak ja tego nie mogę ścierpieć. O, pięknie, pięknie, co jeszcze? Dobra, tak mnie nie dorwiesz. Naprawdę. A idź pan w cholerę. Ja na kurde nawet nie wiem co komentować, to jest naprawdę... Nie lubię horrorów pieprzonych. To jest tak. Na szczęście on jest ślepy jak... Ale mech ma dobry skórkowy, więc on się w sumie na ten mech porusza cały czas. Nie stać go było na dywanie, czemu go ich wszędzie nie położył? Dobra, musimy znaleźć korbę bodajże. Kurde, masz, nie chciałem tam rzucać. Oczywiście, że musiałem coś zrzucić. Szlak bycie. Co ja mogę z tym zrobić, żeby było dobrze? No i właśnie... Ja chcę to sobie narzucić. Sam nie wiem gdzie. Ja chyba tego nie narzucę. Ja nie mogę tak na przykład przeciągnąć? Nie wiem jak. Nie wiem co ja mam zrobić. Gro. Help me. Mamy korbkę naszą. Okej, już wiem co zrobić. Musimy teraz przeczekać chyba, aż przyjdzie tutaj. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Little Nightmares, okej, miałeś koszmar, tak? To jest w ogóle telewizja, to sobie poglądam. Ja
Poromba na telewizję nie oglądałbym. Ja za przykład tam wybiegłem po prostu, wiecie? Patrzcie, patrzy się na mnie. W ten sposób musiałem to zrobić, dobra, iść na skróty, a nie. Boże, nie lubię, nie lubię. Cholernie nie lubię. Teraz pytanie jest takie, jak ja się tam mam dostać. A nie, dobra, myślałem, że to jest zamknięte. Zostaw mnie. Nie wiem, co to są za tory, ale to nie jest przycisk, nie? Nie. Poczekajcie. Aha, ja muszę tam chyba wózek przepchać czy coś? Ja. No sam dojedzie, nie? Okej, teraz musimy przeskoczyć. Boję się tej pary, że ona mi krzywdę zrobi czy coś. I jest teraz git. Git Malena! Mamy to. Ojoj. Prawie spadłem, kurde. Nie mam pytań. Nie mam absolutnie żadnych pytań, po prostu chcę się stąd wydostać. Chcę się po prostu stąd wydostać. Mamy lampę do zapalenia. Kolejną. Dawno nie widzieliśmy lampy i zresztą. Tam nie wejdę. O kurde! O kurde, jak mi porwał! O! Naprawdę ja się muszę wygrzmacać na każdej pułapce? Ja pierdzielę, nie, ja tego nie lubię. Okej, dobra. Mnie wziął z zaskoczenia. Macaj se rurki, macaj, ruskie porno masz za darmo, przyjacielu. Mogę to zjeść? Nie bardzo, poszczurzę. Ale moja postać jest głodna. Chociaż nie, ostatnio się najadła. No nie, czemu mi się zatrzymała na tej kratce? Ja pierdziel, no chciałem tam od środka wejść. Ja pierdziele, czemu? Dlatego ja właśnie, kurde, nie... Ja lubię klasyczne platformówki. A, patrzcie, jaki cwaniak. Zaraz ci te ręce utkną. Mhm. Aha. Nie wierzę w to. Aha, tutaj gra mi każe być. Fuck!
Ha! Oby się to pierdzieło. Bardzo mi przykro z tego powodu. Uhuhu. Masz za swoje dupku. Zły upokorzeń, co mnie żeś spowodował. Małe zguby czasem znajdę drogę do domu. Leżę. Nie lubię horrorów, oj nie. Dobra, myślę, że to jest odpowiednia pora, żeby sobie zakończyć ten odcinek. Trochę tutaj mam do montażu, aż 50 minut nagrania. Wytnę większość wpadek, żeby to tak wyglądało, że z pierwszym razem wszystko, bo jestem taki on-on. Komentował Lucik, mam nadzieję, że seria wam się podoba. Jeśli tak było, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Zapraszam klasycznie na Twitcha, godzinach wieczornych, 20:21. No ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, yo!